Przestrzegałabym bardzo przed wybielaniem zębów metodami domowymi, dlatego że można narobić sobie sporo złego. Można doprowadzić do zwiększonej nadwrażliwości, do trwałych zmian w szkliwie zębów, no a tego nie chcielibyśmy. Jeśli już, to namawiałabym na wybielanie gabinetowe. Należałoby się zgłosić do swojego lekarza, który po dokładnie zebranym wywiadzie, po wykonaniu badania wewnątrzustnego, dobierze najlepszą dla pacjenta metodę. Preparaty, które są ogólnie dostępne na rynku, no to są fabrycznie wykonane szyny czy paski, które nie przylegają szczelnie do zębów, które mogą spowodować niejednolite wybielenie, zęby mogą być w plamach. Pasty wybielające zawierają bardzo dużo elementów ściernych. W związku z tym no, mogą nam zetrzeć w sposób nieodwracalny szkliwo. Też tego wolelibyśmy uniknąć.